Kolejnym naszym questem to razem zwykłym jest quest udowodnij Lefasowi, że potrafisz zabijać orki. Quest jest na 170 level, już to nie jest quest dzienny jak ten, który poprzednio nagrywałem, ale jest to quest zwykły. I zaczynamy go u wspomnianego przed chwilą Lefasa. Może ktoś z was pamięta, on również zlecał questa na około 65 level, pamiętam, bo nagrywałem go na mojej małej dziewiance. Gdzieś na około 60 level. On znajduje się zaraz pod samym Eder, dlatego stamtąd wyruszyliśmy. I mamy tutaj, jest oczywiście znak zapytania. No i zapytajmy się, chociażby, nie wiem, może to? Nie, to było słabe, dobra. To wybierzmy opcję numer 3. Czemu ukrywasz się w tych stronach, żyjąc jak pustelnik? Ja ukrywam się przed złymi orkami. Boi się i my chcemy mu pomóc. No i tutaj umowa stoi i wy... Naszym zadaniem będzie zabijanie orków. Z racji tego, że ja na nich cały czas prawie ekspiłem, to teraz mi jest dużo prościej i wiem, co mamy robić. Stąd od razu mam trochę zwoi mam i jesteśmy już na pradawnych, może to jeszcze są, no tak, pradawny przebijacz orków. Jak widzicie, już mi zaliczają powoli te orki, także to na pewno są te. Tak, żeby nie było za prosto. I na piechotę, jakbyśmy chcieli tutaj dojść, no to chociażby trzeba było się teleportować na kwieciste przejście. Następnie jeszcze, gdzie to... Nie no, w sumie już z kwiecistego przejścia moglibyśmy sobie iść spokojnie. Ale po co? Po co mamy się męczyć? Jak możemy użyć teleportu? Ja mam tutaj teleport 17 sztuk. Tutaj mam teleport 41 sztuk. I do tego mam jeszcze kamień teleportacyjny do sali królewskiej, do której się dzisiaj jeszcze udamy w tym queście, ponieważ tam też jest exp. Tutaj jest parę grupek, które wolę bić walką turową, z racji tego, że są one dosyć silne. Bo są to magowie, jak widzicie, najwięcej na nich tracę życia, bo z większości grupek nie tracę nic, a z tych jednak co stracę, a chcę mieć jak najmniejsze szkody związane z kupowaniem mikstur i tak dalej, więc wolę walczyć sobie turowo. Bo jak zauważyliście, mam parę tylko mikstur. W sumie to mam jakąś szerykolę, którą przed chwilą z depo zabrałem, bo chciałem sobie zrobić trochę porządek. I mam chyba jeszcze 3 i je używam teraz. No a co nadaje mi 150 tysięcy punktów leczenia? To u mnie jak mam 20k ponad życia, no to to jest mało. I jeszcze do tego tutaj dotają miksturki leczące po 20k, więc jakoś daję radę. Ale kurczę, zmieniłem umiejętności, zapomniałem dodać, że muszę sobie dać powtarzać. Dobra. I teraz tu, i teraz drugi zestaw, żeby sobie dać do mistrzostwa walk umiejętności, bo jakoś tak właśnie widziałem. Zamknij. Dobrze zrobiłem? Nie, chyba źle zrobiłem. Czekajcie. Edytuj. Jest, dobra. Zamknij. Mam dwa zestawy umek. Jeden jest teraz, właśnie zrobiłem sobie dzisiaj. Jeden z leczeniem, drugi bez. Z racji tego, że próbowałem w nocy sobie poekspić na patrycjuszach, ale o tym to już będę nagrywał w serii od gąsa do 300 levela, a my wróćmy do naszego questa. Jak widzicie, już prawie cały jeden poziom udało mi się obejść. I to tyle dobrze, że jest teraz jakby godzina szczytu, bo jest 14. To w sumie każdy teraz ze szkół wraca. I myślałem, że mi się jakoś to nie uda, ale okej. No i zaczęliśmy pierwszy poziom. No widzicie, mam poubijanych ich dosyć dużo, ale nie mam żadnych tutaj milczących, ponieważ oni znajdują się w czarnej, to jest komnata czarnej perły czy czerwonej perły. Tak więc i oni są właśnie za salą królewską, no przy okazji jak już jestem, to możemy sobie poekspić. Jak zauważyliście, mój poziom trochę skacze teraz do góry, bo od ostatniego odcinka od zera do gąsa, nie od zera do gąsa, tylko od gąsa do 300, tu miałem chyba jeszcze 160 z przodu, a teraz już mam 1,76, także trochę progres był. Tak samo, o właśnie, a propos, tak samo jak widzicie, moje strzały, to też są strzały, które tutaj latam. I mam w sumie, nie mam żadnych innych już, bo wszystko wytraciłem i teraz tak żyję z chwili na chwilę. Jak mnie lotnie strzały, to dobrze, jak nie, to mam pecha. A nie chcę mi się iść, bo ja kupuję strzały w Tuzmer, gdzie można je kupić za parę groszy i są tam na setny level. A to nie ma znaczenia, bo na ekspowisku to jest bez różnicy. No i już zaraz zabijemy kolejny poziom i znajdziemy się na sali królewskiej, skąd już naprawdę chwila będzie do komnaty czarnej perły.
Jeszcze tylko zobaczę, czy już ubiłem wszystkich pradawnych orków. Tak, ubiłem wszystkich pradawnych orków, ale w sumie jak jest exp, to mogę sobie poexpić. I udajemy się tutaj do komnaty Czarnej Perły. I szybko przeszedłem, pozabijałem co mogłem na sali królewskiej i już jesteśmy w komnacie Czarnej Perły. I tutaj są gwardziści. To są wszyscy, to są wojownicy na szczęście, także ja wszystkich tutaj biję na szybkiej walce, tym bardziej nawet te właśnie grupki większe. I to dla mnie nie robi tutaj żadnego problemu, jak widzicie. Stąd tu lubię sobie tutaj ekspić, bo nie dość, że są fajne grupki, to jeszcze jako wojownicy są naprawdę słabi. I to nie tylko dlatego, że mam taki wysoki level, bo tutaj ekspię już chyba z 10 leveli i cały czas. Właśnie zawsze w tej komnacie mi się najprościej ekspiło, bo zawsze wiedziałem, że nie muszę tracić mikstur. I ani nie muszę używać umiejętności z leczeniem. Także jest naprawdę prosto. I chyba do tego jeszcze uda mi się za jednym przejściem zaliczyć questa. W sensie zadanie do questa, bo to jeszcze nie będzie koniec questa. O, mam tarczę. Nie, jednak ktoś tutaj był i wybił. Także nie zaliczę chyba. Chyba, że zaraz się jeszcze zrespią grupki, ale to zaraz się wszystkiego przekonamy. Tak samo jak widzicie, dużo lotów tutaj jest. Stąd na tym głównie zarabiam. Dlatego teraz tym bardziej nikomu nie chcę pożyczać żadnej kasiury, bo mnie jakieś małe dzieciaki ciągle męczą. Tak nie mówiąc, że małe dzieciaki, jakieś osoby mnie męczą. Żebym im znowu pożyczał kasę, ale jak widzę, że muszę latać, kurde, 20 minut, żeby zarobić 2 miliony, a potem ktoś mówi do mnie, pożycz 20 milionów na hero, bo masz 600 milionów prawie. No to tak trochę wychodzi źle. No ale skoro już karty widzieli, mam kasę, no to już nie będę tego jakoś krył. Ale przez to jestem taki, że odmawiam pożyczania i dawania większych sum. Bo oczywiście pomoc mam levelu, no to jest też normalna rzecz, którą trzeba robić, ale bez przesady. Dobra, chyba musimy poczekać, aż się coś zrespi, bo póki co chyba nam się tutaj nie chce. A tutaj jeszcze jest taki kawałek, tutaj jest jeszcze parę grupek, dzięki którym mógłbym od razu zaliczyć to zadanie. No ale dobra, trzeba poczekać. No i po zabiciu naszych orków i innych potworków z komnaty Czarnej Perły, możemy wrócić do naszego Lefasa. Tylko zanim to, no to ja ulubiona rzecz, którą najbardziej sobie lubię zawsze robić, jest to sprzedawanie wszystkiego, co mi się narodziło. Bo zawsze wtedy miło, jak kasiurka trochę jej wpada. Tylko sobie pozostawiam rzeczy, które mogą mi się przydać. Tak na wszelki wypadek. To muszę zostawić. No widzicie, i tak właśnie nie wydając kasiury można sobie załatwić miksy. To mi się nie przyda tu. Także no, tak samo wam polecam. Jak ktoś gdzieś expi i lota mu mikstury, to po co ma je sprzedawać, jak może je użyć. I dzięki temu, że je użyje, no to nie musi kupywać nowych, no nie? Także jest to naprawdę dosyć dobre udogodnienie. Tak więc musimy wrócić do naszego Lefasa. Czyli szybko muszę pyknąć do Eder i mapkę niżej i będziemy. No i już prawie zaraz dojdziemy do naszego zleceniodawcy. A żeby to powiadomić go o tym, że już zabiliśmy orki, a my zostaniemy powiadomieni o kolejnym naszym zadaniu, które musimy zrobić. Naszym kolejnym zadaniem jest... A, czekajcie. Boże, nie zebrałem czarnej perły. Kurde. Nie doczytałem. Dobra, ZW. I jesteśmy z powrotem szybko w komnacie Czarnej Perły, gdzie jest właśnie Czarna Perła, którą podnosimy i otrzymujemy ją jako przedmiot w naszym ekwipunku. I ma wartość 350 000. I teraz musimy wrócić dopiero do naszego Lefasa i odnieść mu tą całą perłę. No i ponownie jesteśmy w Eter, ponownie schodzimy już na dół i tym razem już naprawdę... Chyba dobrze idziemy i mamy już chyba wszystko, co jest nam potrzebne. Akurat mi się udało, myślałem, że ktoś będzie... O, coś tutaj się dzieje. Jakieś takie większe levele tu są. Ale chyba nic, dobra. Już myślałem, że jakiś może Emmet jest albo Dalton. W sumie to jedno i to samo, Boże. Przecież jest Emmet Dalton. Mniejsza o to. Zabiliśmy wszystkie orki, mamy czarną perłę i musimy zdobyć proszek od Tuni. Zdobyć dla pustelnika magiczny proszek. Także teleport, kwieciste przejście. Przy okazji sobie zakupię trochę tych teleportów na przyszłość. Tak, żeby były. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. I tak
żeby było ponad dyszkę. I ok. Dobra. I płacimy za proszeczek 150 tysięcy złotych. I otrzymujemy super malutki woreczek proszku. No i że tak powiem, znowu, gdzie są moje teleporty? Znowu musimy się udać do Lefasa. No jeszcze korzystam, że jest event. Oczywiście wy już nie będziecie mogli mieć takiego super ekstra zwoju, który was teleportuje do Chicken Creek, skąd macie do Ithan najbliżej. Ale jak widzicie, inne teleporty mam używane. Chociaż jeszcze mam tutaj, ale dobra. Co to jest? A, zwój rogogłowy. Dziwne. Dobra. Wracamy szybko już do naszego Lefasa. I to chyba będzie możliwe, że na tyle, jeżeli chodzi o jakieś zadania. Bo jeszcze teraz quest Lefasa jest o tyle fajny, że u niego się dostaje nie jakiś tam pierdółka, tylko można ulepszyć sobie broń na przykład. I ja takie ulepszenie spróbuję zrobić i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Bo tutaj jest wypisane wszystko, co można, jak można, kiedy i w ogóle, po co. Ale to zaraz wszystko się przekonamy. Przychodzę z magicznym proszkiem. Proszę o to obiecany naszyjnik. Mam nadzieję, że się spodoba. Czekaj, czekaj, czekaj. Okej. Okay. No i zaraz... Dobra. O, oczywiście, tak dobrze, że o tym powiedziałeś. Masz tutaj należne złoto. Jeszcze trochę za fatygę. O. Przyjdź jednak do mnie za jakiś czas, a powiem ci więcej szczegółów. I zakończyliśmy questa. Mamy przy sobie 3,5 miliona punktów. 100k, 10 punktów... 100k... kasy, 200 PH, mam tyle samo prawie, dobra, nieważne. Zdobądź i zanieść, a to nie ten quest. I teraz możemy się do niego zgłosić. Masz rację, mogę przy twoją broń, jednak musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach, bo moje ulepszenia mają inny charakter niż kilka wybranych przedmiotów na 160 poziomie, unikatowy lub heroiczny. Za ulepszenie unikatowego pobiera 700, heroicznego 1000. Moje ulepszenie polega na podniesieniu jakości, jeżeli przedmiot... dobra. Pokaż mi, jakie przedmioty możesz ulepszyć. Kusza i kusza. Dwie kusze do ulepszenia. Także zobaczymy, czy są jakieś kusze teraz na aukcjach. I najwyżej kupimy i wam pokażę to ulepszenie, bo ja póki co i tak będę bił od zimna. A widzicie, tutaj mam zawsze łuki od zimna przygotowane. Na sobie też mam od zimna. Także zimno jest lepsze po prostu pod ekspienie. Ale może mi się przyda kiedyś łuk na PvP. Nie wiem, dobra, gdzie jest jakaś kusza? Tu jest kusza. 160, 160. Ale tylko jest kusza unikatowa. Także unikatowej nie chcę. Wolę sobie zrobić heroiczną. Chociaż i takiej nie będę zakładał, ale już mniejsza o to. No i to jest koniec questa, skoro nie ma co ulepszać, to jest tyle co z tym questem. Wy możecie właśnie jedną z tych kuszy ulepszyć i dzięki temu ona zyska 10 leveli, zyska statystyki o 10 leveli lepsze, czyli to całe ulepszenie i będziecie mogli ją normalnie na sobie mieć i używać. I to tyle z tym questem, dziękuję za uwagę, zaraz bierzemy się za kolejne. A na koniec pamiętaj, jeżeli ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram, gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię w Margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do Margonem. Oczywiście wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku, więc warto je przeczytać. I to tyle, do zobaczenia.